Podczas ostatnich działań prędkość suwalscy policjanci zatrzymali do kontroli 110 pojazdów. 97 stwierdzonych wykroczeń dotyczyło nadmiernej prędkości, ale łącznie ujawniono 127 wykroczeń. W 4 przypadkach kierowcy stracili dowody rejestracyjne. Przy okazji sprawdzono również trzeźwość kierujących. Tym razem za kółkiem nie siedział nikt, kto był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W całym województwie na podlaskie drogi wyjechało niemal 200 funkcjonariuszy. Z ponad 1100 skontrolowanych aż 930 kierowców zbyt mocno nacisnęło pedał gazu. Niemal 600 uczyniło to w rejonie przejść dla pieszych. 4 kierujących wsiadło za kółko, będąc pod wpływem alkoholu. Łącznie w województwie podlaskim 768 kierujących zmierzy się teraz z chudszym portfelem, a 54 z doprowadzeniem pojazdu do właściwego stanu technicznego. Tyle bowiem dowodów rejestracyjnych mundurowi odebrali kierującym.